Witajcie kochani, pomyślałam, że spodoba wam się ten pomysł, jeżeli zabiorę was ze sobą na początek tego vloga na zakupy spożywcze. Idę do Aldiego po raz pierwszy, ponieważ podobno jest bardzo dobry asortyment i jest korzystny cenowo. I pokażę wam mniej więcej jak robię zakupy, mam ze sobą listę. Zresztą to jest głośno, jak zawsze w moich vlogach, zaraz zacznę napisy robić. Chciałabym też podkreślić konwersową premierę. Dzień dobry. Zawsze mam ze sobą brokuła. Szkoda, że jest w tym całym plastiku. Mają fajną promocję na, słuchajcie, na mleka owsiane z wapniem i sojaryż. Ten chętnie bym też spróbowała. Zobaczcie, fajna cena, bardzo fajna cena. Normalnie robię wam przegląd sklepu, ale widzę bardzo fajną sprawę. Bardzo fajny chlebek. Zobaczymy, co ma w składzie. Oczywiście cytrynki, jak zawsze. Ostatnio kocham pomarańcze. Jejku, 2 kilo, jak ja to uniosę. No ale biorę. Biorę też awokado, bo są, zobaczcie, bardzo dobrej ceny. To jest za sztukę, ale ostatnio kupowałam za 2,50. Może nie ma się pojęcia, jak to kusi. Jeszcze ma dobry skład. Czy wy to widzicie? To jest Aldi. Tutaj mamy zielony groszek, ciecierzyca i soczewica, makaron, 100% z tych strączków w takiej cenie. To jest szok. Oto moje zakupy. Jak mogliście zauważyć, byłam jeszcze w drugim sklepie, w EDEKA, ponieważ nie kupiłam jogurtów, kawy i buraków paczkowanych. Buraków nie było, jogurtów nie było, a kawa była, ale mi zależy na tym, żeby kupować fair trade, także w EDEKA było wszystko i słuchajcie, musiałam po prostu omijać alejki i iść tylko i wyłącznie tam, gdzie muszę, bo kupiłam naprawdę wszystko. Ale kupiłam jeden jogurt Alpro, ponieważ był w przecenie, a drugi taki, no nie wiem z czego on, słuchajcie, jest. Czy to jest konopny? Ale jakiś taki ze super składem, bez soi, wegański, pokażę wam oczywiście, bo wygląda naprawdę obiecująco. Pomyliłam teraz drogi, więc w ogóle skręciłam złą ulicę, a mam tyle tych rzeczy, że naprawdę ledwo idę. No ale cóż, zagapowe się płaci, pokażę wam wszystko jeszcze jak przyjdę. Tak wyglądają, słuchajcie, dzisiejsze zakupy. Zapłaciłam za wszystko 20 euro, powinno mi to starczyć na tydzień, ale pamiętajcie, że mam bardzo dużo rzeczy jeszcze w zamrażarce i w moich szafkach. Także ze świeżych owoców i warzyw plus ewentualnych tam dodatków to było na tyle. A oto jogurt, o którym wspomniałam. On jest z łubinu. Wegański. Kosztował 2 euro. A pojemność tutaj mamy pół litra. Także myślę, że całkiem nieźle. Zobaczymy, jak smakuje. A kawę, moi drodzy, kupiłam taką, zaraz będę ją testowała do śniadania, więc miejmy nadzieję, że jest dobra, bo nie tylko jest bio, ale jest też właśnie fair trade. Ja na to bardzo zwracam uwagę, ponieważ bio jest teraz mega popularne, a nie wystarczy, żeby było bio, dla mnie jest ważne, żeby był ten znaczek. Powrót do domu, oznacza powrót moich śniadań. Miałam straszną ochotę na pomarańcze, więc jak zawsze jest ze mną, testuję kawę, a tutaj mam ten jogurt z łubinem. Z musli proteinowym, bananem, owocami i konopią, tego odrobina cynamonu. I przyznam się, że spróbowałam odrobinę tego jogurtu i jest genialny. Główny skład to woda i kokos oraz właśnie białko pochodzące z łubinu. Jest to roślina strączkowa, coś pysznego. Moje ulubione uczucie, czyli kiedy przychodzi nowa paczka. Jestem mega podekscytowana. Bo wiem, co to jest, słuchajcie, to są przepiękne, lniane poszewki na poduszki. Zaraz ubiorę moje poduchy i pokażę wam, jak się prezentują. I co sądzicie? Moim zdaniem jest pięknie. Falbanki są super, musi się to wszystko jakoś ułożyć, ale jest git. Mam jeszcze dwie. Jedna oczywiście w kąciku kanapowym, a druga w moim biurze. Wielokrotnie mówiłam, że gotowanie to moja medytacja i dzisiaj wyczarowałam coś takiego. Zrobiłam fasolkę po bretońsku, totalnie improwizowaną, spontaniczną. Może uda mi się jakiś przepis dla was spisać, jeżeli ją powtórzę. Do tego chipsy z piekarnika i sałatka, dzisiaj z nieco innym winegretem, a do tego oczywiście awo i pomidor. Jestem, kochani, w raju. To jest dla mnie obiad idealny. Sos prawie taki sam jak zawsze, czyli z tahini,
z musztardą, ze syropem klonowym, a jeszcze do tego płatki drożdżowe tutaj i pietruszka na mojej fasolce. Też fasolkę tak rozgniotłam, żeby miała ona bardziej formę takiej pasty. Pani, żałujcie, że nie byliście ze mną przez ostatnie pół godziny. Zrobiłam taką akcję, ponieważ jedząc obiad stwierdziłam, że muszę zjeść jakiś deser. A nie mam żadnego ciasta, czekolady, niczego. Jakieś ciastka może mam, ale nie miałam ochoty na ciastka. Stwierdziłam, że idę do sklepu. Przeleciałam wszystkie okoliczne sklepy, w końcu skończyłam w Biomarkecie, bo chciałam kupić sobie lody czekoladowe. Nigdzie nie znalazłam wegańskich lodów, to jest bardzo dziwne jak na Berlin. I już wychodząc załamana ze sklepu ze zdrową żywnością, myśląc, że w nie kupię sobie czekoladę, znalazłam budyń. Słuchajcie, jak nie lody, to budyń czekoladowy. Teraz patrzę na ręce, czy czasem się nie ubrudziłam. Jeżeli przez cały czas mówiłam do rozmazanej siebie, to świetnie. Mam nadzieję, że nie. W każdym razie zrobiłam sobie właśnie budyń i niczego nie nagrałam, bo chciałam jak najszybciej go zrobić, żeby jak najszybciej się ostudził. Na niego taką ochotę. I chyba sobie do niego rozmrożę owoce leśne, więc muszę też to zrobić teraz. Nie mam mikrofali, więc nawet nie mogę ich podrzeć. Kurczę, cały czas jestem za mgłą. Nie wiem dlaczego, mój aparat nie chce zrobić. Zobaczcie, zdrości. Studzą się na oknie dla mnie i dla mojego nieistniejącego współlokatora. Moja własna definicja idealnego wieczoru. Herbata Earl Grey bezkofeinowa, deser czekoladowy i film. Na wierzchu mam mrożone owoce leśne, odrobinę syropu klonowego i płatki kokosowe. Trochę wszystko jest ubrudzone, ale jest 9:00. Dzień dobry kochani. Jakbyście się chcieli dzisiaj trochę ze mnie pośmieć, to z uwagi na to, że jestem kompletnie niezorganizowana, potrzebuję dzisiaj odebrać paczkę od kuriera. W związku z czym nie idę do szkoły na drugie zajęcia, bo już wróciłam z pierwszych zajęć. Nie idę na drugie zajęcia, muszę koczować w domu. To po pierwsze. Po drugie, mój dzwonek do drzwi nie działa. Już raz mi się tak zdarzyło, że kurier odbył się od klatki schodowej, odbył się od drzwi, raz zostawił coś u sąsiada, ale bardzo często właśnie tak jest, że po prostu kiedy nie mogą się dodzwonić, to sobie idą. Więc uwaga, co ja zrobiłam, to, że na karteczce napisałam, że dzwonek nie działa i przykleiłam taką swoją przerwną kartkę na domofonie. Jest różowa i na pewno moi sąsiedzi będą zachwyceni, ale nie mam innego wyjścia i planuję też siedzieć pod domem i stać w słońcu i czekać na kuriera. Mam na to 5 godzin, więc mam nadzieję, że przyjedzie o 13, a nie o 17.50, bo inaczej nazywam zachwytne, a potrzebuję tę paczkę odebrać, także taka super historia. Witajcie kochani, jestem w parku, jest jakieś 30 stopni i jest wokół mnie dużo ludzi i uczę się. Mam tutaj notatki, robię notatki z marketingu po niemiecku. Gra sobie muzyczka, siedzi słońce, jest przepięknie, chce się spać. Miło jest odkryć, że 10 minut spacerem od ciebie jest przepiękny park, gdzie ludzie sami lub w grupach leżą sobie i spędzają miło popołudnie. Byłam tam, słuchajcie, 2 godziny i uczyłam się. A teraz chcę wrócić do domu i coś zjeść, ale właśnie wcześniej rozmawiałam z mamą i przeszłam się takim szybkim marszem po okolicy i odkryłam to miejsce, gdzie jestem. Mega szczęśliwa. A teraz nagranie z serii Karolina się głodzi, czyli moja mała porcja obiadowa, gigantyczny batat i cała paczka sałatki z najlepszymi dodatkami. Ja dzisiaj miałam ochotę na coś lżejszego, kochani, i zblendowałam sobie owoce leśne, banana i mleko sojowe, do tego jogurt i konopia, pomarańcza i kawa. Nie wiem, jakoś dziwnie się czułam i mam ochotę na takie świeże, owocowe smaki. Dzień dobry kochani, właśnie skończyłam zajęcia, jest po 15:00, idę sobie do parku znowu się trochę pouczyć, podrabiać lekcje. Właśnie spotkałam moje znajome z wymiany, także fajnie, bo zrobiłyśmy sobie plany na jutrzejszy dzień, mam nadzieję. Też zabiorę was ze sobą, jest przepięknie, jakieś 25 stopni. Zresztą sami zobaczcie, istny raj. Czuję się teraz jak aparatowy rebel, bo kocham jabłka. Jak wiecie, jadłam jabłka prawie codziennie przez pół roku, szczególnie w Hiszpanii, a z aparatem nie jest to zbyt wygodne, ale mam taką ochotę, tak to za mną chodzi, że kupiłam sobie jabłko i je zjem. Jestem sama, więc nie będzie patrzył, że mam je na zębach. No kochani, kto by nie chciał spędzać tutaj popołudni? Kolejne 2 godziny minęły, ja nauczona, notatki zrobione, lecę na obiad. Ten posiłek zdecydowanie spełnia moje oczekiwania. Brokuł, fasolka po bretońsku i wielka sałata z awokado, pomidorem i burakiem. Do tego oczywiście nasiona i dressing tym razem na bazie jogurtu.
Moje jedzenie jest już całkowicie zimne, ale przełożyłam wszystko na jeden talerz, żeby pokazać wam, jakie to jest gigantyczne, jak wygląda moja twarz przy tej wielkiej porcji obiadu dla tych wszystkich, którzy uważają, że moje posiłki są małe. Kochani, właśnie wróciłam z bardzo długiego spaceru i postanowiłam zrobić sobie deser, czyli drugie pół mojego puddingu, budyniu z orzechami włoskimi, kokosem i cukrem kokosowym. A tutaj mam lemoniadę imbirową, kupną, totalnie syficzną, z Schweppesa, ale miałam straszną ochotę. I do tego świeża mięta i cytryna, teraz książka, serial i wieczór idealny. Jutro mam dzień pełen wrażeń, wypchany spotkaniami towarzyskimi, więc dzisiaj wyciszę się samotnie tak, żeby nabrać chęci na interakcje z ludźmi. Tak to jest, jak się jest introwertycznym ekstrowertykiem, moi drodzy. Witajcie kochani, w piątkowy póki co poranek. Nie uwierzycie, ale właśnie spędziłam ponad godzinę sprzątaniem mojego mieszkania. Jest małe, ale należało gruntownie wysprzątać łazienka, kuchnia i cały ten pokój tutaj. Kurze, podłogi i tak dalej, i tak dalej. Jestem wykończona i wiem, mówię teraz problem pierwszego świata, ale naprawdę strasznie nie lubię sprzątać. Lubię układać w szafkach, lubię gotować, lubię robić zakupy spożywcze i to było na tyle, ale naprawdę nie cierpię sprzątać i jestem z siebie bardzo dumna, bo zaczęłam dzień w tak bardzo miły sposób. Teraz dowiedziałam się, że była znaleziona jakąś bombę z II wojny światowej w Berlinie i są zamknięte niektóre tory, więc nie wiem, co jest z moją dzisiejszą wycieczką, ale zaraz do was wrócę. Dzisiaj na śniadanie, moi drodzy, ananasowy smoothie bowl z moją własną granolą z Mixit, ananasem, płatkami kokosowymi, to akurat wzgórkami kokosowymi, strasznie się spieszę, więc sama nie wiem, co mówię, i odrobiną cynamonu. I pasuje mi do żonkili. Kochani, jestem właśnie na Westkreuz i jadę z koleżankami do Potsdamu. Podobno pociągi mają chodzić, więc nie panikujemy, jestem kilka minut oczywiście spóźniona. Ale jedna z dziewczynami, które poznałam tutaj na zajęciach, także raczej nie będę za bardzo nagrywała. Moi drodzy, jestem już prawie w domu i prawie nic nie nagrywałam, bo byłam z dziewczynami, które znam od niedawna i po prostu sobie odpuściłam. W Poznaniu już kiedyś byłam, także parę widoczków dla was uwieczniłam, teraz wracam do domu. Generalnie mam w planach zjeść obiad i przychodzi do mnie kolega na małego bifora i jedziemy na festiwal, na koncerty. Dzień dobry kochani, położyłam się wczoraj o 5 rano, brzmi świetnie i zrobiłam sobie smoothie bowla, takiego jak wczoraj, dodałam tylko masło orzechowe i wszystkie możliwe dodatki z szafki, do tego kawa i postaram się obudzić. Dzień dobry moi drodzy, mamy sobotę i idziemy właśnie z Kasią, która mnie odwiedziła w Berlinie na jogę w parku po raz pierwszy. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni, ale jest to jakaś bardzo fajna inicjatywa, którą znalazłam sobie w internecie. I no cóż, mamy nadzieję, że nie będziemy jakoś maksymalnie wykończone i spocone, bo jest piękny letni dzień. Tam jest strasznie dużo ludzi. Trzymajcie teraz kciuki. Zaczynamy. Przeszłyśmy właśnie do Das Yoga Cafe, gdzie mają przepyszne jedzenie. Byłam tam ostatnio ze znajomą tutaj i zaraz będziemy zamawiać jakiś przepyszny lunch po jodze, która była po prostu super. Naprawdę polecam, polecam, polecam. Oczywiście nie mogłoby się obyć bez kawy z mlekiem owsianym na dobry początek. Pewnie mnie w ogóle nie słychać, ale przyszło nasze jedzenie. Zamówiłyśmy coś bardzo podobnego, bo mamy chleb żytni z awokado, pomidorami i rukolą. I Kasia jeszcze zaszalała i ma ser wegański, ale jakoś nie miałam dzisiaj wyjątkowo ochoty, ale wygląda to przepięknie. Porcje są całkiem duże, a my po prostu umieramy z głodu, więc zabieramy się do jedzenia. A pomyślałam, że pokażę wam, jak to wygląda w środku, bo uważam, że prezentuje się o wiele ładniej, jak rozłożyłam kanapkę. Także ja sobie wybrałam rukolę, pomidora i jałki. Słuchajcie, zrobiłyśmy z Kasią niezły numer, bo kupiłyśmy sobie ciasta na wynos i szukałyśmy przez dobre pół godziny albo lepiej miejsca, żeby sobie usiąść. Wszystko na mapie wyglądało jak park, ale albo było mega zajęte, albo było zamknięte, a teraz jesteśmy na
cmentarzu. Ale jest bardzo przyjemnie i przypomina park, także po prostu sobie tutaj odpoczniemy i zjemy ciasto. Ja wziąłam sobie ciasto, które nazywa się mud cake i nawet wam go nie pokażę, bo jest tak roztopione, ale Kasia wygląda prześlicznie. To jest ciasto marchewkowe i wygląda naprawdę cudownie. Dobrze, pokażę wam. Moje ciasto wygląda naprawdę jak kawałek błota, ale mam nadzieję, że będzie pyszne. Najlepszy widok, najlepsze miejsce, pokaż co to jest. Jak to się nazywa? Bionade. O smaku? A, imbirowo-pomarańczowy. A ja, moi drodzy, kupiłam sobie kombuczę z Carpe Diem. Widziałam ją w wielu miejscach. Zobaczymy. Kasieńka instagramuje. Spędziłyśmy sobie cudowny czas tutaj nad rzeką przy katedrze i było tak przyjemnie, że nawet zapomniałam to uwiecznić, ale jest pogoda po prostu przepiękna, więc cieszymy się nią, zanim się zepsuje w przyszłym tygodniu. Ale powoli już idziemy w kierunku domu, bo słuchajcie, rozwaliłam sobie stopę. Nie wiem, w jaki sposób, weszłam na jakiś kamień i mam ranę. I generalnie od rana chodzimy sobie z matami do jogi. Jakaś pani nawet nas zapytała, czy idziemy teraz na zajęcia w tym studio obok, a ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Ale no, przeszliśmy pół miasta ze strojem sportowym, ale nie ma w tym nic złego, prawda? O mój Boże, jak nie będzie miejsca, to ja się wykończę. Nie. Pani, jesteśmy w raju. Przyszliśmy do Chai Village, które polecam mi pewne osoby na Instagramie i jakieś dobre 20 minut już wsadzam, ale przez wieczność zastanawialiśmy się, co wybrać tej karty, ponieważ spełnia ona wszystkie nasze marzenia i jak się ma taki duży wybór, to jest najgorzej, ale zaraz wam pokażemy, jak wszystko przyjdzie. Jesteśmy tak podejrzani. Słuchajcie, dwie zupy z warzywami tofu na tradycyjnym bulionie, do tego pierożki, nie pamiętam nawet z jakim farszem, i dla mnie rolada kokosowa z tego co pamiętam, dipem pistaszkowym, porami i chyba też jakimś seitanem, ale słuchajcie, tego było za dużo, jemy, bo Kasia już po prostu... Aha. I Kasi danie główne, czyli filety sojowe z różnymi przyprawami, warzywami i makaronem ryżowym oraz pomagasz ten sam sos, to jest ten sos sojowy. Dzień dobry, moi drodzy, zrobiłam nam śniadanie i to jest, kurczę, nie wiem, czy powinnam zdradzić, bo Kasia jeszcze do końca nie wie, co to jest. To może potem wam opowiem, ale prezentuję się w ten sposób. Kochani, chciałam wam pokazać, jak wyglądają moje włosy, kiedy popełnię największy błąd na świecie, czyli pójdę spać z mokrymi. Nie robiłam tego od lat wręcz i obudziłam się z dużą loków na czubku głowy. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu komedia. Jeżeli Kamil fryzjer to teraz ogląda, to pewnie jest załamany, że w ogóle po pierwsze muszę spać z mokrymi, po drugie, że miałam nosić proste włosy i suszyć je, a wyglądam jak buszmenka. Kochani, spełniamy nasze marzenie. Nasz plan to było przyjechać się autobusem dwupiętrowym, który przy okazji jest autobusem miejskim. I wsiadamy sobie na cały przegadyn i idziemy aż do Alexanderplatz. Tak, żeby zobaczyć Berlin, góry. Kochani, przyszliśmy do miejsca, które było na mojej liście bardzo, bardzo dawna, czyli do Lia's Kitchen, które podobno mają najlepsze wegańskie burgery. I wzięliśmy kurczak burgera, cheeseburgera z seitana. Jesteśmy tak podekscytowane w zestawie ze słodkimi, z frytkami z słodkich ziemniaków, z surówką i z lemoniadą. Także ja mam frytkolę jabłkową, Kasia ma rabarbarową. Jesteśmy tak podekscytowane, jest to idealny obiad na niedzielę, jest piękna pogoda i jesteśmy już tak głodne, że nie mam nic więcej do dodania. Kochani, przyszło nasze jedzenie i wygląda po prostu przepięknie. Już jestem taka głodna i tak dobra decyzja, żeby wziąć cały zestaw, bo jest to naprawdę cudowny widok. Nie wiem o co chodzi. Ale ja wiem, o co chodzi. To ale taka, leżysz to, na kanapie. Poczekaj, powiem tylko widzom, że to był przepyszny burger. Niesamowite frytki, potwierdzasz? Tak. Frytki były po prostu przepyszne. Burger też był naprawdę taki kurczakowo-włóknisty. Aż to bardzo. Tak. Jakoś to było zbyt realistyczne momentami. Przepyszna marynowana papryka, domowa feta wegańska i najlepszy na świecie aioli chili, który wcale nie był taki ostry, a ja nie przepadam za super ostrymi rzeczami, więc polecam na 100%. Gdybyście byli zainteresowani, mam na sobie sukienkę z Naked, którą też pokazywałam w Madrycie w grudniu. W końcu jest pogoda, żeby ją założyć. Tak samo okulary z Naked, torebka, którą sama zaprojektowałam, ale póki co nie będę jeszcze zdradzała szczegółów, dowiecie się niedługo, myślę. I konwersy, także żeby było wygodnie, bo tak jak mówiłam, już mogę wrócić.
Bo jak mówiłam, rozwaliłam sobie wczoraj stopy, dlatego konwersy dzisiaj mnie zbawią, a teraz idziemy na lody, bo burgery i frytki za mało. Najpiękniejszy widok na ziemi, moi drodzy. Kasia ma cytrynę i pistację, a ja pistację i orzech włoski. Kochani, chciałam oficjalnie zakończyć tego vloga. Jestem padnięta, bo tym jak się wczoraj nie wyspałam. Kasia, moja przyjaciółka już pojechała. Kasia, całuję cię z tego miejsca. Było super. Miałam naprawdę przemiły weekend, ale jestem tak zmęczona, że teraz już położę się, odpocznę, może się zdrzemnę, zmontuję ten film i my widzimy się w kolejnym vlogu już za tydzień. Pa, pa.